Dzień dobry. To, co nagrywam teraz, y, nagrałem tak na dobrą sprawę na samym końcu, po skończeniu całej gadki. Y, I powiem tylko tak. Odcinek y, jest długi, zdaję sobie sprawę. Y, I długo się rozwija. Y, warto mieć to na uwadze i chciałbym w związku z tym poprosić o... No nie wiem, no... Wygospodarowanie czasu, żeby obejrzeć całość. Jest niesamowicie ważne dla mnie to, co się tutaj y, nagrało i... I to jest najważniejszy odcinek w całym moim życiu. Jeśli ktoś zapyta mnie, wodek, z czego jesteś najbardziej dumny, to jest właśnie ten odcinek. Jeśli ktoś mnie zapyta, wodek, co jest twoim największym sukcesem, nie odpowiem absolutnie to, o czym byście się spodziewali, czyli żaden odcinek wcześniejszy, nie napisanie, wspólne pisanie książki z Karolem, nic z rzeczy, które zrobiłem, moim największym sukcesem było. Odgrzebanie się z gruzu, który nagromadziłem przez całe moje życie, i zrozumienie prawdziwej swojej natury, i jednocześnie zrozumienie niezrozumienia mojej natury, ludzi obdarzonych taką naturą jak ja w społeczeństwie. Mam nadzieję, że to ma sens. Proszę się rozsiąść, nie będę włączał żadnej muzyczki, nie będę przyspieszał tego odcinka, więc, więc pozwolę po prostu słowom mówić samym za siebie. Bardzo ważna rzecz do wspomnienia. Wszystko, o czym mówię, wynika z moich własnych przemyśleń, własnych doświadczeń i nie jest poparte badaniami. Jest kilka badań, na których się wzoruje, ale to, o czym ja mówię, nie miało grupy badawczej i nie miało metody badawczej, i wszystko wynika po prostu z mojej własnej głowy. Bardzo proszę, żeby pamiętać o tym podczas oglądania tego odcinka, i ja będę miał jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu na rozwinięcie tych wszystkich rzeczy w pełni, bo. To, że nagrałem ten materiał teraz, to jest tak na dobrą sprawę początek do tego, co chcę robić, bo mam wrażenie, że całe moje życie będę walczył o edukację w tym temacie. To tyle. I e, zaczynamy. OK. Widzę w, w społeczeństwie bardzo duże niezrozumienie natury introwertycznej. I uważam to za jeden z większych problemów w społeczeństwie, jeśli nie największy. Um, I tak jak powiedziałem wcześniej, czuję po prostu, że muszę coś z tym zrobić. Poznaję coraz więcej osób, które są totalnie nieświadome swojej introwertycznej strony i, i wręcz zapytane o to, um, będą twierdziły, że, że są ekstrawertykami. I strasznie mnie to zjawisko z, zadziwiło, bo, bo patrzę na to, sobie, myślę, Nie, no, introwertyk. Często słyszę: Nie, nie, ja nie jestem introwertykiem. Ja rozmawiam z ludźmi, uśmiecham się, um, pomagam, chcę pomagać innym. I. Co to ma wspólnego z introwertyzmem? I to jest ten stereotyp, w którym żyjemy: że introwertyk to jest ten mały, chory, depresyjny człowiek, apatyczny, który siedzi w kącie, nie wychyla się, najlepiej by żył sam dla siebie, a przeciwieństwem tego jest właśnie ekstrawertyzm czyli fajny, przebojowy gość, który zawsze wszystkich rozbawi i warto się przy nim trzymać, przy introwertyku nie. To jest straszne. Więc idąc tym tropem myślenia, Wygląda mi to mniej więcej tak, że introwertyk jest chory, a ekstrawertyk jest zdrowy. Więc kto by chciał być introwertykiem? To jest moje pytanie. Kto by chciał być introwertykiem, nawet jeśli nim jest? Ja bym nie chciał. W sensie, gdyby, gdyby, gdyby definicja w społeczeństwie introwertyczności była taka, że um, z nikim się nie chce spotykać, żyję sam dla siebie, jestem obrażony na świat i tak dalej, to nikt nie chciałby być taką osobą. Kim jest w takim razie introwertyk? Termin ten ukłuł Carl Jung w 1921 roku i opisał to w swojej książce psychologicznie typen, typy psychologiczne. I bardzo się cieszę, że to zrobił, bo dał ogromny start do dalszych badań nad tym tematem. Natomiast z wszystkich definicji, które czytam o introwertyczności większość nie ma sensu. Dwie rzeczy kluczowe w tym wszystkim. I to jest to, czy dana osoba potrafi patrzeć w głąb siebie, czy ma swój świat wewnętrzny inny od tego zewnętrznego, który my widzimy, widzimy oczami. I czy ta osoba czerpie energię z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Statystyki odnośnie ilości osób o naturze introwertycznej są bardzo podzielone. Jedno źródło poda 20-42% społeczeństwa, drugie 30-40 i są źródła, które podają 50 na 50. I w mojej osobistej ocenie, która jest absolutnie nijak niepodparta naukowo, jestem najbliżej stwierdzeniu, że jest 50 na 50. Bo najłatwiej jest mi wytłumaczyć coś, co się albo wykształca, albo nie, a nie dotyczy jakiejś małej ilości osób, jak choroba. Uważam, że podział na introwertyków i ekstrawertyków jest głupi. Wydaje mi się, że lepszym określeniem tego byłoby określenie, czy u kogoś wykształciła się umiejętność introwertyczności. I problem w zmierzeniu w tych statystykach introwertyków, te 23, 25, 30, 40, 50 na 50 wynika moim zdaniem z udawania ludzi. Wydaje mi się, że wynika z nieakceptacji swojej własnej natury wśród ludzi, wywołany wpływem społeczeństwa i krzywdami wyrządzonymi w związku z tym. W 1982 roku Henium podzielił introwertyków na dwie grupy: Grupa A i Grupa B. Grupę A określa samowystarczalność, pewność siebie, pracowitość, wyznaczone cele, samoświadomość i wolę działania. Grupę B natomiast nieśmiałość, wycofanie z niską samooceną, brak umiejętności komunikacyjnych, wykazywanie strachu wobec ludzi i strach robienia rzeczy w obecności innych. I tak jak zgadzam się z tym podziałem, to nie zostało wytłumaczone, dlaczego ten podział występuje. I moim zdaniem, przyczyną tego podziału jest lęk. Grupa A to jest zdrowy introwertyk, a grupa B to jest introwertyk pełen lęków, który został zachukany w społeczeństwie. Lęk przekłada się na wszystko, co znasz, na to, co robisz, na to, co mówisz, jak się zachowujesz, jak się odnosisz, co widzisz. I wynika moim zdaniem właśnie z niezrozumienia społeczeństwa, krzywd wyrządzonych w związku z tym i z nieakceptacji swojej własnej natury i starania się bycia jak inni. I żeby nie było niejasności, zdrowy introwertyk wykazuje bardzo dużo cech ekstrawertyzmu. Um, I to jest coś, co jest określane jako ambiwertyk. Um. Czyli ktoś pośrodku między introwertykiem a ekstrawertykiem. Ambiwertyk to jest dla mnie zdrowy introwertyk. Introwertyk, który nie boi się świata, nie boi się um, społeczeństwa i żyje według swoich własnych przekonań. To jest dla mnie ambiwertyk. Jung już o tym mówił, kiedy po raz pierwszy klasyfikował, czyli to, że nigdy nie ma w 100% introwertyka i nigdy nie ma w 100% ekstrawertyka. Te cechy się przeplatają między sobą. Natomiast jedna um, strona jest dominująca i. Do wyróżnienia. Najlepsze, co moim zdaniem możemy zrobić, to określić, czy u kogoś wykształciła się umiejętność introwertyzmu, czy nie. I tutaj dochodzimy w końcu do um, punktu, w którym e, mogę powiedzieć, po co to wszystko mówię i dlaczego uważam, e, że jest istotne mówienie o tym i poruszanie tego problemu społecznego. Wiedza, czy ktoś jest introwertykiem, czy nie. Prowadzi do zrozumienia. Nie ma zrozumienia bez wiedzy. Najpierw musimy wiedzieć, dopiero później możemy to zrozumieć. A dopóki nie wiemy, a wydaje mi się, że jeszcze nawet nie wiemy, to nie ma mowy o jakimkolwiek zrozumieniu. I to, i to jest problem, który dotyczy grup społecznych, które kiedyś były uważane za inne, dziwne, lepiej nie dotykać kijem, aż do teraz, kiedy są uważane za coś zupełnie normalnego i po prostu są sobą. Mówię tu o kobietach, mówię tu o czarnoskórych, mówię tu o społecznościach LGBT. My się dopiero uczymy ludzi. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie każdy jest sobą i uczymy się po kolei tych, tych swoich świadomości. I to jest bardzo ważne, żeby te świadomości rozumieć, żeby o nich mówić, żeby przelewać to, co mamy w środku na zewnątrz, żeby ludzie mogli zrozumieć jak najwięcej ludzi, którzy są tacy jak ty. I to jest, i to jest podstawa tego odcinka. Introwertyk jest bardzo często osobą wrażliwą i rodzi się z tą wrażliwością i taką ufnością na świat przy narodzinach i. I świat jest dla niego piękny. Po prostu ogląda ten świat i ok, ok, ok. I nagle, kiedy zostaje krzywdzony albo niezrozumiany, zaczyna się zamykać w sobie, zaczyna nabierać tego gruzu, który mu ciąży i przysłania jego prawdziwą naturę. Prowadzi to do tego, że stara się po prostu być zaakceptowanym i być taki jak inni, co już jest złą drogą, zgubną drogą. I przyczyny tego zamykania się w sobie są naprawdę różne. Czy to, to, że ktoś nie myślał, że ktoś inny byłby mu w stanie zrobić coś złego? No bo dlaczego ktoś mi robi coś złego? Czy, czy ja mu coś zrobiłem? Nie. Dlaczego w takim razie on mnie krzywdzi? Ta niesprawiedliwość, to niezrozumienie um, natury to są wszystko czynniki, które wpływają na zamknięcie. I to jest to, co my znamy właśnie pod um, hasłem introwertyk, to jest ten zamknięty w sobie um, człowiek, który nie chce wychodzić, nie chce się angażować z innymi. Um, I to prowadzi do pogłębiania całej sytuacji, paradoksalnie. I kiedy. Człowiek w okresie dojrzewania i w dzieciństwie nazbiera bardzo dużo tego g, to później ciężko jest się z tego zeskrobać, i niektórzy dojdą do tego w dorosłym życiu, że mają sobie bardzo dużo tego syfu i będą starali się skrobać to, skrobać przez być może do końca życia. Niektórym się uda zeskrobać i będą po prostu szczęśliwi, ale są ludzie, którym nigdy nie uda się tego zeskrobać i, i po prostu tacy umrą. Umrą w tym przekonaniu niezrozumienia, niesprawiedliwości i braku pełnej ekspresji siebie i nie zostawią na świecie tego, co powinni byli zostawić. Mam przygotowane dwie metafory, które może pomogą ludziom zrozumieć, o co mi chodzi. I pierwsza metafora opiera się na psach. Każdy z nas zna pojęcie zbitego psa, psa, który został wcześniej zraniony przez człowieka i teraz będzie nieufny do końca życia. Ja tak widzę chorego właśnie introwertyka. To jest osoba, która została wcześniej zraniona, ma to poczucie niesprawiedliwości i w każdym Przejawie, nawet dobroci, będzie dopatrywała się e, złych intencji. Pies zraniony o tych smutnych oczkach, którego Wy już na pewno nieraz widzieliście, kiedy ktoś podejdzie do niego i chce podnieść rękę, on myśli, że będzie chciał go uderzyć. E, I tak właśnie wygląda sytuacja u wrażliwego, zranionego introwertyka. I to jest ten syf, o którym mówię. To jest właśnie nazbieranie tego całego syfu, który buduje w tobie lęki i wszędzie nie widzisz już e, radości, nie widzisz kolorów, nie widzisz barw, widzisz. E, Wszędzie ból i zranienie. Um, i, 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 I tak nie jest. W sensie, jeszcze do tego przejdę, ale już, mogę, na, już na tym etapie mogę powiedzieć, że tak nie jest. Tak świat nie wygląda. On tak wygląda właśnie w tym twoim realnym świecie, który ty sam sobie stworzyłeś i do którego sam sobie dopisujesz wartości. Zostajesz wcześniej zraniony i dopatrujesz się zranienia we wszystkich możliwych sytuacjach. I wszystkich innych osądzasz niepotrzebnie o, o złe zamiary. Druga metafora może pozwoli to lepiej zrozumieć y, widzom młodszym, w szczególności tym, którzy grali kiedykolwiek w League of Legends. To jest gra, w której tworzymy zespół, i każdy z nas może wybrać swoją klasę. Jedną z tych klas jest AD Carry, czyli y, postać, która walczy na odległość. Jest słaba w początkowej fazie gry, ale bardzo mocna w późniejszej. Przykładową taką postacią może być postać Eni, małej dziewczynki. I tak właśnie widzę introwertyków, a całą drużynę jako społeczeństwo. Postać, która gra Eni, musi trzymać się na początku z daleka, żeby zyskać w pełni siłę, żeby móc walczyć później. Więc na początku jest bardzo, bardzo, bardzo wrażliwa, ale jest. Przepotężna w późniejszej fazie gry. Zadaniem zespołu jest bronić Eni, po to, żeby mogła się właśnie w pełni rozwinąć, a zadaniem Eni jest zdawać sobie sprawę ze swojej pozycji i nie iść do przodu i nie ginąć bez sensu, jak osoba, która ma właśnie być na froncie i robić te rzeczy. Więc bez tej świadomości u Eni, i bez tego, że ona nie ma być na, tych, na, tych, na tej pierwszej linii, um, ona sama nawet z pomocą um, zespołu się nie wykształci. W sensie, nawet jeśli zespół by ci pomagał, to jeśli ty sam będziesz szedł na front i ginął niepotrzebnie, nigdy nie zdążysz się rozwinąć. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest metafora związana e, z grą i może brzmieć głupio, ale jest w 100% prawdziwa. Annie to jest introwertyk, który musi zrozumieć swoją e, prawdziwą naturę, żeby zyskać na niej i, i zacząć, zacząć czerpać z tego siłę i. E, i ekspresją zostawić coś po sobie na świecie. Nie wiem nawet, czy to z całego odcinka nie jest najlepszą przenośnią tego, co chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że jest. Jest nawet lepsze od tego zbitego psa. Jest lepsze od tego, co nawet pomyślałem, że, że żółw, jak się dotnie ręką, to się chowa do środka. To, to, to nawet to nie jest tak dobre, jak ta przenośnia z grą. Umówmy się, że my, jako introwertycy, potrzebujemy was, a wy, ekstrawertycy, moim zdaniem, potrzebujecie nas. Więc zamiast spychać się nawzajem w kąt, Nauczmy się w końcu żyć w grupie i żyć w zgodzie. Taka jest moja propozycja, i do tego dążę, i prawdopodobnie poświęcę całe swoje życie na walce z tym problemem. Coś, co jeszcze zauważyłem, to um, introwertyk na tej drodze wychodzenia do szczęścia bardzo często sam na sobie przeprowadza terapię w postaci tworzenia rzeczy. Tworzenie rzeczy, to co my rozumiemy gdzieś tam pod kątem sztuki, jest swoistą terapią, radzeniem sobie, szukaniem zadowolenia na tym etapie, na którym się znajduje. I czy to muzyka, gdzie wyrażam swoje emocje, wyrażam swój ból, czy to tworzenie czegokolwiek, czy filmy, czy nawet bycie inżynierem i jest, jest, jest formą ekspresji. Taka forma ekspresji daje zadowolenie innym, że nie są sami na świecie i widzą, o Jezus Maria, w końcu ktoś czuje tak jak ja, w końcu ktoś jakoś wyraża mnie, ten kawałek wyraża mnie. Um, natomiast chciałbym zaznaczyć, że takie coś jest etapem przejściowym. Etapem końcowym jest, um, jest szczęście, jest, jest, jest totalne szczęście, um, które być może jest niezbywalne. Aczkolwiek wydaje mi się, że oprócz leczenia, terapii, w, w takim kontekście powinniśmy bardziej zapobiegać, edukować społeczeństwo, tak jak ja staram się to robić teraz, bo znane przysłowie od dawna, lepiej zapobiegać niż leczyć. I tak jak właśnie mówię, jest dokładnie tak samo w tym przypadku. Nazbierany syf przez całe życie jest trudny do zeskrobania i psychologowie, psychoterapeuci siedzą latami czasem przez lata im nie wychodzi zeskrobanie tego syfu u kogoś innego. Um, więc jeśli nawet nie doprowadzimy do takiej sytuacji, jeśli będzie zrozumienie natury introwertycznej, to psychologowie nie będą mieli tyle k pracy na rękach i zapobiegać chcę właśnie edukując społeczeństwo. Dzisiaj żyjemy w czasach, znaczy my, ta zachodnia cywilizacja, do której wszyscy aspirujemy, żyjemy w obrazie, kto głośniejszy, ten lepszy, kto głośniej krzyczy. Ten, na tego warto zwracać uwagę. Im jesteś bardziej otwarty, uśmiechnięty, tym jesteś fajniejszy. Żyjemy starym, ewolucyjnym schematem: tego, kto ma ładniejszy pióropusz, ten, który paw jest bardziej kolorowy, ten jest ładniejszy i, i lepszy. Kiedy zwracamy uwagę na to, kto ma większe mięśnie, kto się lepiej uśmiecha, kto ma bielsze zęby, kto ma lepszą sylwetkę, kto ma ładniejsze ciuchy, e, kto ma ładniejsze auto, kto ma ile domów, kto ile komu ukradł, e, kto ile posiada. To są wzorce, które są strasznie stare ewolucyjnie i robimy z siebie zwierzęta. Takim apogeum tego, o czym mówię jest, zwrot: lat... w życiu musisz być skurw... Tego typu wzorce na introwertyków, którzy rodzą się introwertykami i wchodzą do takiego świata, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ufni, pełni zaufania, pełni radości, pełni chęci oddawania tego, co mają w sobie. Kiedy wtłoczamy im takie wzorce, my ich przysłowiowo zabijamy. Zabijamy ludzi, yy, którzy żyją w swoim własnym świecie i, i chcieliby się tym światem z nami podzielić. Coś takiego prowadzi u tych ludzi do ogromnych konfliktów wewnętrznych przeogromnych i te osoby w późniejszym życiu na ile w ogóle się ogarną same, że, że wiedzą, że mają problem, idą do psychoterapeutów. Um... I starają się coś z tym robić. Popełniamy tragiczny i straszny błąd, przestawiając introwertyków na ekstrawertyków. Tak samo jak przestawialiśmy kiedyś ludzi leworęcznych, tak samo teraz przestawiamy introwertyków na ekstrawertyków. W związku z tym nie, potra nie, nie dajemy im możliwości w pełni się rozwinąć. Osoba, która jest przestawiona z lewej ręki na prawą, nigdy nie będzie tak się posługiwać prawą, jakby się posługiwała lewo, gdybyście mu pozwolili być kurwa, leworęcznym, a nie takim samym jak reszta, żebyś tylko pasował do reszty. No nie siedź tak sam w domu. No, czemu siedzisz? No, idź się pobaw z kolegami. Co, ta, co tak siedzisz? Gdybyśmy przestali tłuc tych ludzi przysłowiową pałką w łeb, to e, zdziwilibyście się, jak bardzo e, ci ludzie potrafiliby się rozwinąć i jak bardzo by was zaskoczyli i jak, jakie fantastyczne rzeczy by stworzyli. Nie macie zielonego pojęcia, jak bardzo by rozkwitli, gdybyście ich nie tłukli tą pałką w łeb. I stąd się właśnie wzięło e, to przysłowie cicha woda. No ale ale nigdy bym się nie spodziewał po nim, no zobacz, ale, ale popatrz jak udowodnił, zawsze tak cicho siedział, ale no nie, prawda, że on by zawsze tak zrobił, gdybyście mu tylko dali szansę, ten, ten idiotyczny termin cicha woda wynika właśnie z tego, że sami kogoś zachukaliście, a teraz się dziwicie, że ten zachukany też ma jakiś potencjał, no, no, no niesamowite I, i, i powiedzcie mi szczerze dla osób, które gdzieś tam śledziły e, moją aktywność w internecie czy nie mieliście takiego poczucia Um, kiedy zacząłem robić um, treści sam, nie patrząc na innych. Czy nie było przypadkiem tak, że czy to jest ten Włodek Zelesa? Kurde, nigdy bym się nie spodziewał. Siedział tak, tak, w taki, tak, trzymał się tak w tle, tak z tyłu. No tak, no bo faktycznie, no bo jak ktoś siedzi w tle i z tyłu, to znaczy, że nie ma nic do powiedzenia i nie jest warty uwagi. I to jest ten stereotyp, z którym musimy walczyć. To jest jeden z większych stereotypów, z którym moim zdaniem musimy walczyć. Musimy dać głos ludziom, którzy tego głosu na razie nie mają, a moim zdaniem mają wewnętrznie i powinni mieć na zewnątrz. Uff. Introwertyk, kiedy siedzi sam, nie znaczy, że jest samotny. Te dwa słowa mogą być bardzo często mylone, bo, bo to, że ktoś aktualnie po prostu lubi spędzić sobie chwilkę samemu, nie znaczy, że trzeba go koniecznie zmuszać, żeby wyszedł i pobawił się z innymi, bo skończy tak, że będzie sam. To, to naciskanie na introwertyków, że muszą być jak ekstrawertycy, wciska ich w te wasze definicje e, introwertyzmu, czyli właśnie tego, tego człowieczka, malutkiego człowieczka w kącie, który, który siedzi i, i, i nigdy nie wyjdzie. Jeśli ktoś taki jest w tej chwili i ogląda to, to możesz być przynajmniej szczęśliwy, że spełniasz ich durne definicje e, introwertyzmu. Przynajmniej wpisujesz się w ich wzorzec. Nie musisz się martwić o siebie, przynajmniej jesteś taki, jak oni myślą, że, że, że masz być. Um, oczywiście mówię to z przekąsem i sarkazmem. I pamiętając to, co powiedziałem wcześniej, że ktoś czerpie energię z siebie i kiedy czuje się gotowy, to da ci tą energię i wyrzuci ją na świat. Takie ciąganie, na przykład kogoś na imprezę, no chodź, no, no musisz się z nami nie powiedzieć, no co być luzerem, frajerem, nie chcesz się z nami bawić. To są ogromne problemy, o których nikt nie mówi. To jest problem, ciąganie ludzi, którzy nie chcą iść na imprezy, na imprezy. Brzmi jak błahostka, a jest ogromnym problemem. I problem wciągania introwertyków w ekstrawertyków jest szczególnie widoczny w środowisku męskim, gdzie jest ten jeszcze stary wzorzec y, m, samca Alfa, który musi mieć masę muskułów, musi przynieść dzika upolowanego własnymi rękami w zębach, przyjść do swojej wioski, położyć go na ziemi, obtoczyć się 50 kobietami, powiedzieć: Ja jestem największym mężczyzną w tej wiosce. I albo mnie szanujecie, albo nie. To jest stary zwierzęcy wzorzec, z którego musimy zacząć wychodzić, jako że mamy troszeczkę bardziej rozwinięte mózgi i myślę, że najwyższa pora zacząć z nich korzystać właśnie pod tym względem. I u kobiet zauważyłem, nie jest to aż tak widoczne. Um... Ta wrażliwość, jakby umożliwienie bycia wrażliwym, jest zdecydowanie większe i częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Więc one pod tym względem mają troszeczkę łatwiej. Nie mówię, że mają łatwo, ale mają troszeczkę łatwiej. I ciekawą rzecz powiedział mi mój przyjaciel wczoraj, to jest to, jest to że nam zdarza się nie tyle nie rozmawiać ze sobą. Co milczeć w swoim towarzystwie. I to jest cecha introwertyków takie pełne zrozumienie w momencie, kiedy nie musisz używać słów. I dosłownie dzisiaj, kiedy przygotowywałem ten odcinek, przypomniałem sobie o książce Susan Kane Ciszej Proszę, która dotyczy właśnie introwertyków. Nie czytałem tej książki, ale wszedłem na Wikipedię jej, żeby sprawdzić, o co chodzi. Znalazłem mniej więcej podsumowanie tej książki. W której mówi, że nasza obecna kultura nie rozumie i nie docenia zalet introwertyków, co jest potężną stratą talentu, energii i szczęścia. I uważam w 100% dokładnie tak. Patrzę na ten tekst i tak myślę, kurde, ona wie o co chodzi. Zrozumiała ten temat i, i bardzo się cieszę, i, i, i uważam, że powinniśmy nagłasieć jak najmocniej ten temat. I teraz pora na finał, czyli to, co moim zdaniem jest w tym wszystkim najważniejsze, czyli jak ja mogę. Um, opisać um, moją drogę i pomóc tym, którzy aktualnie znajdują się um, w podobnej sytuacji, w której ja się um, kiedyś znalazłem. Na początku bardzo ważne jest zrozumienie, że umiejętność introwertyczności, o której mówię, potrafi być i błogosławieństwem, i przekleństwem. Rozpoznanie tego jest moim zdaniem bardzo ważne. Błogosławieństwem będzie, kiedy będzie Twoim pociągiem kreatywności, um, kiedy będzie Ci dawała totalną ekspresję i samoakceptację. Natomiast przekleństwem będzie wtedy, kiedy będziecie spychać do najgorszych miejsc, w których nigdy nie myślałeś, że mógłbyś się znaleźć. To jest bardzo ważne. Następną rzeczą jest zrozumienie, że na świecie jest pełno dobrych ludzi. To jest bardzo ważne. Ja, ja wiem, że to jest bardzo trudno w to uwierzyć, w szczególności, kiedy jesteś zachukany i, i wszędzie dopatrujesz się krzywdy od innych, albo niezrozumienia i okej, okay, rozumiem, że jeśli ktoś się porusza w swojej grupce tam trzech, czterech znajomych i oni Cię nie rozumieją, Trzeba ich edukować. Jeśli mi się to nie uda, możesz w międzyczasie postarać się o nowych znajomych i dać im kredyt zaufania. Kredyt zaufania jest ogromnie ważny, żeby pozwolić komuś na bycie dobrym. Jeśli Ty nie pozwolisz komuś być dobrym człowiekiem, to on nie będzie w Twoich oczach dobrym człowiekiem, bo będziesz zawsze dopatrywał się samych złych wartości w nim. Nawet jeśli on będzie dobry dla Ciebie, to, to jakoś sobie powiążesz fakty, jakoś sobie zrobisz takie historyjki, które u Ciebie w głowie stworzą. Złą postać w tej dobrej postaci. Więc bardzo ważne jest zrozumienie, że na świecie jest pełno dobrych ludzi, i, i w momencie, kiedy ja zrozumiem, że, że, że to nie jest tak, że ja jestem odosobniony w moim przekonaniu, że, że ja nie jestem zamknięty w tym świecie i gdzieś, e, i gdzieś nie wiem, nie mam, nie mam co ze sobą zrobić. Jest pełno dobrych ludzi. I jeśli cię krzywdzą, robią to nieświadomie i robią to z niewiedzy, e, często z własnej krzywdy, którą trzymają w sobie, i krzywdzą też ciebie. Krzywda wyrządza krzywdę. Wiem, że trudno jest w to uwierzyć, zdaję sobie sprawę. Włoch, nie możesz mówić, że ktoś nie chciał mnie skrzywdzić, bo on to zrobił specjalnie. To, że on w twoich oczach zrobił coś specjalnie, to tylko dlatego, że miał jakieś takie wewnętrzne poczucie, którego nie był świadomy i wyrządził ci w związku z tym krzywdę, bo miał w sobie krzywdę i wylał krzywdę na ciebie. Więc to nie jest jego wina, to nie jest wina całego świata. Z tobą jest wszystko w porządku. I to jest. Uf, to jest trudne do ogarnięcia. E, mi bardzo, bardzo pomogł akt, artykuł, e, to jest śmieszne, bo to ani nie jest ładna strona, ani nie brzmi fajnie, język-myślnik-polski.pl. Przeczytałem tam o inteligencji Intrapersonalnej. To był pierwszy raz, a czytałem bardzo dużo różnych takich testów w osobowości. wypełnij test, dowiedz się, jaki jesteś. To jest główna prawda, robią to ludzie nieświadomi w ogóle czegokolwiek. Czytam o inteligencji intrapersonalnej i widzę, że każda jedna rzecz opisuje mnie. Każda jedna w 100%. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim i zalinkuję koniecznie. Um, ten artykuł na dole, bo jest bardzo ważny w moim odczuciu. I co ciekawe, właśnie wysłałem nawet dwóm osobom dokładnie to i powiedzieli, kurde, idealnie opisuje jeden, jeden mnie, i wysłałem to osobie, która się zdziwiła, że jest introwertykiem. I to mnie po prostu rozwaliło na łopatki, że przeczytała jeden do jeden i opisało to ją, a nie wiedziała przed samym sobą, że jest introwertykiem. I wydaje mi się, że to był gdzieś tam jakiś taki punkt zapalny właśnie na zrobieniu tego odcinka. Jest bardzo dużo do zrobienia w tym temacie. Jest bardzo dużo do zrobienia, ten filmik jest tylko początkiem. Um, nie wiem co będę robił później. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać o tym, bardzo chętnie o tym porozmawiam: czy to telewizję, czy inny YouTuber, cokolwiek. Bardzo chętnie zacznę rozmawiać i edukować społeczeństwo w tym temacie, żeby nie spychali introwertyków w kąt, a zaczęli w końcu akceptować i dać im się rozwinąć. Nie mamy nic do stracenia, a mamy masę rzeczy do zyskania, zarówno dla nas samych. Nawet nie tyle dajemy się innym rozwinąć, co sami w sobie przestaniemy robić rzeczy nieświadomie głupie. Same plusy. Win-win. Żeby rozładować atmosferę w tym odcinku. Na sam koniec daję kota, bo idealnie pasuje do tego krzesła psychologa, kotek w takim mieszkaniu, fantastyczny. Ma na imię Fredek i jest bardzo przyjemnym kotem. Wstydzi się trochę kamery, ale, ale jest super. Dobrze, to pa. O, nie chcesz iść? Okej. Okay. No dobra, to możesz zostać.